A kibicujemy Istebnej. Istebnej. Tak. Fajna impreza? Tak, bardzo fajnie. Co roku jesteśmy? Impreza, jaka odbywa się co roku od 37 lat, to biegi o istebniański Bruclik. 23 stycznia 2012 roku na trasach biegowych Kubalonki rozegrana została kolejna edycja biegu. Śnieg się kleił do nart. Pod górę jako szło, a z góry na górę śnieg się kleił pod nart. Trzeba było trochę poruszać. I jak się puściło, no to się jechało wtedy. Bardzo dobrze. Tylko trudne warunki. Niestety nie można się trafić, wstrzelić w smarowanie nart i kleją się. A to jednak utrudnia i troszkę spacza ten cały start. Ale radość jest. Teraz na mecie już tak. Warunki źle oceniał także zwycięzca biegu głównego. No jest sobie. W takich warunkach, które są ciężkie, wyślizgane, jest to jest sobie. Niemniej nastroje zawodnikom i kibicom dopisywały. Dlaczego lepiej kibicować niż jeździć na nartach? No bo jak się jeździ, to się męczy, a jak się nie jeździ, to się nie męczy. Bruclik, nagroda w biegu głównym, to tradycyjna czerwona kamizelka. Jedna z ważniejszych części stroju męskiego górali z Istebnej i całej Trójwsi. Zrobione to jest ze sukna czerwonego. Pod tym jest podszewka i to też powinno być, podszewka też powinna być ze sukna, bo tak to kiedyś bywało. No i są tak zwane kućki z wełny i są guziki. Z orzełkiem podobno. No, powinny być z orzełkiem. Sobieski przejeżdżał przez Kuniaków, tu jest jechał z trasą solną z Wiednia do Krakowa. I w Kuniakowie na bagnach ugrzązł, po prostu zbocił z trasy i tam mu te karose, te wsiecki woźnice mu to siedło do bagna i wielka katastrofa. Ale górale ciąży król sum w osobie Jana Sobieskiego ugrzązł w bagnie i larum wołają, pójdźcie, pomogemy temu królowi się tam stylowy dostać. No i chłopi wzięli, płeciśli, wiecie, tą karocę, wyciśli te sanie, te wszystkie jego, tej całą świty. No i król taki rodu, bo tam by się mordowali, może by się aj podopili, ale koniakowianie go wyciągli. Jak wrzucianie też pomogli. No i w pewnym momencie rządzą. No ale trzeba byłoby się czymś zrewanżować. I ten król Kazimierz Sobieski padł, ja mu tu taki zwał sukna, wiecie? Materiał czerwiony, piękny, sukno. Co by wą tu dał? A górale rządzą, że się tym podzielą. No wiecie, tego było mało, góroli było śwarnie i se pościli takie czerwone kamizelki, które do dziś nazwamy Bruclikiem, panoczku. I ten Bruclik to jest ten nasz istebniański Bruclik, który noszą z godnością górale. Właśnie o taki Bruclik walczyli mężczyźni w biegu na 15 kilometrów. Warunki... W sumie ciężko posmarować, no ale zobaczymy, co będzie. Po raz który w Istebnej tutaj? Kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo praktycznie od podstawówki już startuję, także nie wiem, co roku nie byłem, ale z 10 razy może już będzie. Bardzo jest potrzebna rozgrzewka, bo mogą zamarznąć mięśnie na trasie i nie dolecić się do mety. 15 km to dużo dla biegacza? Czy... Bardzo dużo, szczególnie dla mnie, jestem najmłodszy z tej grupy. Mam zaledwie 17 lat. Pierwszy to jest mi taki dystans. 22! Dawaj! Na mecie tego biegu bezkonkurencyjny był Krzysztof Kukuczka. O, to już było na pierwszym okrążeniu, to wiadomo było. Krzysiek Kukuczka to jest bardzo dobry zawodnik. Starszy, no i dla mnie na razie nie do pokonania. No i co, i Bruclik się przyda? Myślę, że się przyda. To gdzie go będzie można użyć? Na jakieś święto. No bo tu ludzie używają. Albo w szafie powiesić. 15 km to taki jest dystans, który się na treningach robi? Tak, mniej więcej, może troszkę więcej. Biegamy na treningach, ale w porządku było. No tak, żeby na drugim miejscu skończyć biegu Bruclik, to trzeba jak często trenować? Codziennie. Codziennie? Tak, chyba i gdzieś 2-3 godziny dziennie. W klubie Trójwieś. Tutaj na miejscu, tak. I gdzie biegacie, tutaj? Tu na Kobalonce. I jaki to sport jest, żeby tak polecić? Jaki sport, no bardzo fajny, zdrowy, można się poruszać, nie jest to drogi sport. Ale oprócz zawodników, którzy trenują kilka godzin dziennie, na Kubalonce pojawiło się mnóstwo miłośników biegania rekreacyjnego. I nadzieję na dobre miejsce? No, zobaczymy, nie wiem, no. Bawię się trochę amatorsko w to, co będzie, to będzie. Ale dla mnie to już jest taki dystans dość konkretny, no ale myślę, że tę godzinę 15 powinienem się w tym zmieścić. I powinno być dobrze. Tak, za rodzina, mąż, córka, także... Na czym polega frajda biegania na nartach?
A że się obcuje z przyrodą, ze śniegiem przede wszystkim. Trzeba wyjechać, żeby poszukać zimy, bo u nas troszkę jej brakuje. A poza tym ta satysfakcja, że mimo wszystko jednak pokona się jakąś tam słabość, jakiś tam dystans. Obędnie jakim czasie, ale się przybiegnie do tej mety. Ja tu jestem co roku od 10 lat już. I tu, i gdzie indziej, także... Dla radości biegania, czy bardziej zawodowo? Nie, tylko dla radości biegania. Jak zawodowo można biegać na nartach? To są tylko wyjątki, to nie tego. To tylko dla przyjemności i radości. To jest w ogóle kategoria open, więc mogą uczestniczyć i zawodowcy, i amatorzy, chociaż pierwotnie był to tylko dla amatorów bieg, a potem, żeby troszeczkę przyciągnąć widzów, dopuszczono również zawodowców, no i tak to bywa. Nie? Młodzież, dzieci startowali na krótszych dystansach. 100 metrów. Trudno było? Trochę. To goście zza południowej granicy. Przyjechał dzień z Grudku. Jeździ za klub. Jeździ za klubski mosty i bawimy to jeździ na nartach. Tak, tutaj jest nie tylko, są u nas w Trójsi działają dwa kluby narciarskie, bardzo dużo również jest osób z zagranicy, bardzo dużo biegaczy z Czech. Tutaj Dolna Łomna i Mosty to są miejscowości graniczne właśnie z naszą gminą, więc bardzo dużo zawodników z zagranicy również przyjeżdża do nas, do Istewnej, ażeby tutaj w Kubalonce móc właśnie biegnąć w naszym biegu. Niepowtarzalną atmosferę biegów o istebniański Bruclik tworzy fanklub jednej z zawodniczek. Ja tu 20 lat kibicuję fanklub Danka Ligocka. Tam jest flaga. No i możemy jeszcze pokazać flagę i tam podpisy. Ale to jest nasze jest. To jest no jaki stres? No to jest właśnie ten mój fanklub. No i fajnie jest. No, bawimy się świetnie. Jak się pani czuje z takim fanklubem? No wspaniale. Dopingują mnie bardzo i dlatego mnie to utrzymuje. W takiej kondycji, w takiej formie. Ja ją utrzymuję z pomocą... No, a mąż mnie utrzymuje. Zawsze podczas Bruclika kibicujemy naszej koleżance. Wszyscy staramy się jak możemy. W tym roku mamy nowe gadżety, które zrobiła nam pani Zosia. Jeszcze parę słów warto wspomnieć o historii tego biegu. A dlaczego właśnie akurat Bruclik jest tym... Taka padła nagroda właśnie już od samych początków, gdzie były zapoczątkowane to przez naczelnika właśnie naszej gminy, kiedy jeszcze właśnie był inny system władz. To się nazywało Inicjatywa Gromadzkiej Rady Narodowej, gdzie właśnie ten Bruclik był jak gdyby wyznaczony jako ta główna nagroda naszego biegu. Inicjatorem pierwszych biegów był pan Michał Kobielusz. Ja w 1974 prowadził i cały czas kontynuował do 1992. W 1992 roku ja mu pomogła. Nie, a ja ponieważ startowałem kiedyś jako zawodnik, no więc uważałem, że tego, że mogę prowadzić takie te imprezy. Wymyślili imprezę o Bruclik istemiański. No i... Ja zawsze byłem tym organizatorem. 11 imprez, które były początkowo od 74 roku, co 1974. Do panie Michale, jak się to i startowałem. To który? 85. I jednocześnie organizowałem tą imprezę. Tak, tak. I no. To wielki brawa i cześć no. Kobieluszowi Michałowi. No, a potem przyszła choroba, to 20 lat przerwy. A teraz jakoś się znowu, znaczy jak się opamiętał i biorę znowu się za narty, bo trzeba jakoś żyć. Jak można by porównać dzisiejsze biegi z tymi sprzed 30 paru lat? O, panie, to jest wielka zasadnicza różnica. No to znaczy, takiego sprzętu nie było. Nie było takich tras, to takie jeszcze było. Ale to było, tak bym powiedział, taka impreza regionalna. Pokazy sprzętu na stolicach. Rekreacyjną, No. Na Karplach były biegi. Były w koło szkoły Wistebnej. Potem na Olże też. Zawodników biorących udział w biegu ojstebniański Bruclik zwiększa się co roku. W zeszłym roku padł rekord, bo ponad 310 zawodników brało udział. W tym roku ten rekord jest bliski tego właśnie wyników, więc około 320 plus minus zawodników w tym roku wystartowało w biegu ojstebniański Bruclik.